A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, wcielamy się w agenta nieruchomości, dostajemy pieniądze na start, za które wynajmujemy pierwszy dom, remontujemy go, kupujemy oczywiście całe wyposażenie i wynajmujemy za dobę. Trochę jak Airbnb, gra ma bardzo fajne podejście, wygląda trochę jak połączenie różnych gier, w które graliśmy oczywiście, wypowiadam się o tym już w samym materiale, ale zobaczcie, bo myślę, że gra jest tego warta. Hej, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na Real Estate Agent Simulator, tak naprawdę. Dostałem tą grę na Instagramie od twórców tej gry i jak sobie tak na nią spojrzałem, starałem się oczywiście nie spoilerować, to wygląda to bardzo podobnie do, że tak powiem, cykl dzienny, długi, o to bardzo fajne będzie i normalny, tryb trudności, cokolwiek to zmienia. Jakub, Mateusz, Paweł, Szymon, kurde, masa rzeczy, czemu nie ma Krystiana? Jakby był Krystian, to Bartosz wygląda, dobra, bierzemy Bartosza, niech będzie. O, mogę zmienić sobie imię, czyli to jednak nie jest Bartosz, to jednak jest Krystian, skoro już lecimy imionami, to lecimy imionami. Gra wybierzone? Co jest? Halo? Dlaczego żonę mam wybrać? Co jest? O Jezus, nie wiem, która jest najbardziej podobna do Oli. Ciężko mi stwierdzić, nie mam pojęcia. Nie wiem, Alicja, cokolwiek. Ola. Ćwiczenie, otwórz walizkę i zabierz pieniądze. Co? Czyli jakby... O, mam 40 tysięcy na start dostajemy. Nie, mamy zdjęcie. Super, to tylko po to wybieraliśmy żonę. Tak, niech będzie. Gurber King, chrupiąca frytka, donut, chipsy i cola. Okej, okay, mogę się trochę po pupie podrapać. Mam trochę wajby takie... Tego się nie spodziewałem. Powiem wam tak, naprawdę miałem na początku wajby takie... I widziałem w ogóle, jak widziałem gameplay jakiś z tego twórców, to strasznie właśnie takie... Był taki house flipper, ale teraz mam też trochę takie, że jak mamy w sumie ten własny dom, tam jakieś walizki, coś, to takie streamer simulator też jest całkiem bardzo tutaj prawdopodobne. Ciśnij przycisk M, otworzyć i zamknąć mapę. Aha. O kurde, duże to jest! That's what she said! Mogę sobie oznaczać, gdzie chcę iść. Dobra. Przyciśnij przycisk Y, aby otworzyć i zamknąć ekran umiejętności. Mamy trzy umiejętności. Nie mamy expa, to nas nie interesuje na razie. Mamy gnata. Mogę wziąć tego gnata? Ja przystanę i podróżuję w dowolne miejsce. Po prostu przeszła sobie obok nas, jakby nigdy nic się działa. Czemu miałem takie puste to mieszkanie? Halo, co tu się dzieje? Nie mogę tu nic zrobić, ale ja mam 40 tysięcy, a ty nawet na mnie nie patrzysz. Teraz ty siadasz przy kąpie. Kochanie, jest wyłączony. Wydaje mi się, że masz halucynację, ale dobrze, przejdźmy do pracy. Otwieramy te drzwi. Mamy samochód, w sumie ten samochód daje mi strasznie wajby takie jak w Japonii mają. Czy to jest moje auto w ogóle? Chwila, czemu jak ja mam auto? Czy to jest GTR? Panie policjancie, proszę mnie tu nie potrącać, nie przejeżdżać. Czemu mam swoje auto i muszę iść na przystanek? Jestem, siema. Wsiądź do autobusu. A gdzie mam w ogóle jechać? W dowolne miejsce. Kasyno, brzmi jak dobre miejsce. Strona główna, biuro. O, to brzmi jak bardzo, bardzo, bardzo dobre miejsce. Chwila, wybrałem. Cena biletu. Czy w sąsiedztwa mam jechać? A, w jakieś sąsiedztwo mam jechać. Dobra, wszystko jasne, gdziekolwiek. Pojechaliśmy gdziekolwiek. Do prawnika pojechaliśmy. Mhm. O kurde, ja tu mam jakiś tablet, pilot do garażu, gąbka, ośrodek owadobójczy? Chyba nie działa. Pędzel albo cześć. Cześć. Znajdź domy. Aha, znajduj domy w mieście szukając agenta nieruchomości. Porozmawiaj z właścicielami i uzyskaj prawo do wynajmu na miesiąc. Niektóre domy są na sprzedaż. O kurde. No dobra. Niech... No to dziwna sytuacja, przynajmniej bym powiedział, no ale okej. Także możemy zobaczyć, czy są jakieś domy na najem, są jakieś domy na sprzedaż. Nie wiem co prawda, czemu robię to na piechotę, ale nie będę w to wnikał za bardzo. Zobaczmy, czy jest coś w ogóle i do komuś po podwórku. Czy ty tak chodzisz na przebieżki? Rozmowa. Cześć, w czym mogę pomóc? Pola. Właśnie się zbliżam. Że do niej, czy do czego? Nie wiem, czego się spodziewać. Też bym nie wiedział, czego się spodziewać. Przepraszam, miłego dnia. Okej, rozumiem. O, tu ktoś jest. Dobra, witam, witam, witam. O, tam też.
Dobra, to jest większy dom, zdecydowanie. To może właśnie zapomnieć. Ale jest starsza osoba, dobra. 60 tysięcy, już nie patrzę nawet na cenę. 60 tysięcy nie stać mnie. Nie interesuje mnie to. Od małych domów zaczynamy. Witam. Cena 46, też nas nie stać. Cena za jeden miesiąc wynosi tylko... Za miesiąc 46 tysięcy? To zbyt wysoka stawka, dzień dobry. Czemu jest najpierw dzień... zbyt wysoka stawka, dzień dobry, a nie dzień dobry, to zbyt wysoka stawka? Nowa oferta. Ja ci dam dychę za to. Gdzie jest jakieś kliknięcie enteru? Czy możesz ją zmienić na tego? Na dzień. Nie mogę jej zaakceptować. Powinieneś mi zaoferować mi więcej. To rozumiem, jakieś opustoszałe miasto się robi, że wszyscy nagle chcą wynajmować swoje mieszkania i domy. Czemu nie ma chodnika? A no dobra, jesteśmy pewnie w Ameryce, więc jakby oni ogólnie nie korzystają z takich rzeczy jak chodniki. O, na wprost już widzę idealny dom. Marszałkowska. Nowy świat. No, tu będzie nowy świat na pewno. Siema. 154? To za dużo. To jest droższe niż myślałem. Nowa oferta. Mogę zapłacić 35. Nie mogę zaakceptować. Dam ci 2. Mogę zapłacić 2 dolary. Mogę odejść jak nie masz. Poddałem się. Sorry, poddałem się. Musimy znaleźć jeszcze coś innego. Ale to jakby ja wynajmuję chyba za nich, tak? Więc jakby... 8 tysięcy? To zbyt wysoka stawka. Szczerze mówiąc, cena trochę mnie przeraża. Umowa stoi, kupuję to. Cena... Aha, to po prostu w ten sposób. Szczerze mówiąc, trochę cena mnie przeraża. Dobra, dajmy mu 7 tysięcy. Okej. Okay. Teraz mamy dom za 7 tysięcy na miesiąc. Czyli sprzątanie domu. Czyli jestem agentem nieruchomości, na zasadzie fliperem takim trochę, że kupuję, jeśli ktoś nie wie, kto to jest fliper, to po prostu kupujecie mieszkanie, remontujecie i odsprzedajecie za wyższą wartość, bo oczywiście naprawiacie je. No dobra, musimy wyczyścić śmieci. No dobra, no to są rzeczywiście takie vibe house flipera. Tylko że nie wiem, czy będziemy tu cokolwiek meblować. Pod którym to było gąbka? Czy mogę robaki gąbką? Wydaje mi się, że ciężko będzie. Myju, myju, uwyczyszczone. W sensie tu wiele rzeczy wygląda na ubrudzone, ale niech będzie. Wartość najmu domu. Teraz niby tylko to 1000? A ja za niego dałem 7. Chyba, że tu jest... Chyba, że tutaj jest inaczej rozumiane to wszystko. Myju, myju. Dobra. Nie mam też chyba żadnej umiejętności. Chwila. To były umiejętności. Czemu nie mogę teraz otworzyć umiejętności? Halo? Gro? Tablet? O kurde! Ja mogę sobie pograć. Rynek kryptowalut. O kurde. Mogę sobie... Dobra, no tego się nie spodziewałem. Kamera. Ale cyknę fotkę. Patrz ta. Jaki pokój. Ciach. Lampa błyskowa. W ogóle jakie rzeczy tu są. Dobra. Dobra, trzeba się zwijać, bo żona czeka. Jak mam sprzątnąć robaki? O, środek owadobójczy. Robaki tyle procentu zabrały. Sklep z farbami. O kurde. Taki. Farba. Wartość farbowania. Pomalowałem cały pokój? Wszystko pomalowałem, ale tu chyba nie. Tu też pomalowałem? Czy tu jest brudno? Nie. Tu już jest chyba okej. No dobra, no i co dalej? Meble potrzebuję. Na tablecie? Informacje o domu. Dom numer 6, niewynajęty. Okej. Okay. Moje zdjęcia. Jakieś takie ciemne. Items info. 20 tysięcy jest wart ten pistolet. Mam jakąś antyczną maszynę za 17 tysięcy. Co jest ze mną nie tak? To są moje itemy? Dobra, internet. Ogłoszenie nieaktywne. Skąd mam wziąć moje te tapety, moje zdjęcia, tabela liderów? Najlepsi gracze. Ta, Josh jest najlepszym graczem. Dobra, jak mam tu kupić meble teraz? To jest moje podstawowe pytanie. Czy ja muszę pojechać do sklepu po jakieś meble? Zobaczmy, czy na przystanku coś jest do zaoferowania. Automat. No tu chyba nie o to chodzi. A, bo ja mogę to jedzenie jeszcze jeść. Dobra, wszystko jasne. Nie chciałem tego, no ale okej. Okay. Biuro, Camden Town, Shoreditch, kasyno... Strona główna biura, ale meble, ja bym chciał meble, jakby, gdzie meble? Brudna wartość 0, średnia wartość najmu, ale ja nie kupiłem tego domu, ja go wynająłem za 7 tysięcy, więc jak
wynająłem go za 7 tysięcy, to muszę go wynająć za więcej, z tego co rozumiem, tak? Chyba muszę się przejść do sklepu. No dobra, to w sumie wygląda jak sklep z meblami. Witam. Okej. Siema. Nikola, witam. Chcę kupić nowe meble. O, dobra, kupujemy szafkę. A, to po prostu klikam i już kupuję. No dobra, niech będzie. Biurko się przyda jakieś. Biurko. Czy ja mogę w ogóle wybierać? Mogę stół. Ha, tu. O, jest biurko! Dobra, bierzemy biurko. Weźmiemy sobie stolik. Potrzebujemy jeszcze jakiś stół jadalniany. Dobra, taki będzie ok. Potrzebujemy krzesła. Jakieś takie krzesła. O, takie raz, dwa, trzy, cztery. Potrzebujemy. Kurde, jaki fotel. Dekoracja. Lampę już wiem. Mogę wziąć jeszcze jakieś stojące ze dwie. Rośliny. A, roślin nigdy za mało. Weźmiemy cztery. Fotel. Możemy wziąć takie coś przed wejściem. Czy nas to interesuje? Dobra, niech będzie. Jakaś kanapa by się przydała za 1000. Dobra, niech będzie jakaś taka beżowa za 1000 i jakaś taka podwójna. O. Łóżko. No łóżko też by się przydało. Lepsze łóżko. Inne. Jakaś, nie wiem, szafka obok łóżka, jedna i druga. Jakaś szafa może. Za 200 dolków. Jakaś taka podłużna komoda może. Radio Express. Mikrofalówka. Kurde, drogie te rzeczy. Nie stać mnie na takie rzeczy. Telewizor. Dobra, kupmy, żeby to było dobrze wyposażone, okej? Okay? Kupmy tak, żeby było konkret. Laptopa. Nie wiem, kto kupuje laptopa na tego. Kuchenka. Pralka. Kupujemy, ładujemy wszystko, co się da, okej? Okay? Mikrofalówka nie. Ale możemy kupić jakieś takie meble do szaf, do kuchni. Kupimy takie rzeczy. Więcej tego. Aha. To kupimy jeszcze do kuchni i tyle. Dobra. Czy to wszystko dostarczycie mi do domu? To jest moje podstawowe pytanie. Tam jest jeszcze stacja benzynowa i kasyno. No to fan... Prowadzenie? Zwiększa wartość najmu poprzez umieszczanie zakupionych przedmiotów w domach, które będziesz wynajmować. Dobra, rozumiem, ale czy... Czy to będzie Yuki House? Okej, przedmioty można kupować. Jak mam je tu przewieźć niby do tego nowego domu? Wytłumaczy mi ktoś ten fenomen? Bo jakby... Jakby chyba nawet umiejętności mi tego nie naprawią, szczerze mówiąc. Chyba, że da się. Ile potrzebujemy expa? 75... Aha, dużej ilości. Możesz zbudować dom, aby oswoić psa. Budę dla psa możesz zbudować przed swoim domem. Otrzymać pożyczkę z banku. To byłoby dobre. Możesz kupić ziemię, na której możesz budować domy. Nie jest to tanie, szczerze mówiąc. Wynajmować prawnika. Twoje szczęście wzrasta. Gazeta można kogoś zatrudnić, asystenta do zbierania czynszu. No nic, to teraz będę biegał z tymi meblami. No cóż, a mogę kilka rzeczy na raz? Ewidentnie nie. Dobra, wnoszę pierwszą rzecz. Już się snapuje. O, od razu się podniosł ten najem. No dobra, ale ja to bym chciał w takim aneksie kuchennym. Gdzieś tutaj na przykład. Jestem w stanie to ustawić? A, obrót. Ha. Czy gra mnie lubi, czy gra mnie nie lubi? No dobra, to jeszcze tylko 17 takich rzeczy. Co prawda już jest noc i gra mówi mi idź spać, idź do domu idź spać, ale... Ja mam ważniejsze rzeczy do roboty. Meanwhile. Dobra, wpadłem w końcu na pomysł, że ej, przecież przy domu stał taki samochód, to może on będzie do transportu dobry i wiecie co? I on jeździ! I tu jest nawet salon samochodowy! Tylko ja nie wiem, w którym miejscu ja mam... Nie... O, ja wiem, gdzie ja jestem, na wprost! Haha, dobra, wiemy już, gdzie jesteśmy! Widziałem też, że... tu jest strefa do sprzedawania, nie chcemy tego robić. Wiem też, że jakoś było pokazane, że mogę niby to chyba spakować. Ale... Czy to będzie jechało? W lepszy albo gorszy sposób będzie jechało, ale będę mógł coś na to przynajmniej więcej zapakować. W sensie to wyglądało tak, jakbym mógł z danej rzeczy zrobić paczkę. Tylko nie wiem, czy... Pędzel, cześć... Chyba niespecjalnie. Przechowywanie w garażu? Fajnie. Ale ja jednak bym pragnął to przełożyć. Okej, wygląda to jak coś legitnego.
Nie wiem, jak to dobrze pakować. O, telewizor nam spokojnie, na pewno się nie uszkodził. Dobra, jest git. Czy jest jakaś strefa pakowania, bo ja jakby nie rozumiem tych motywów, nie? Jakby... Mam nadzieję, że będę w stanie z tym... O kurczę. Że będę w stanie z tym przejechać po prostu. Ja nawet nie jestem w stanie wskoczyć na ten samochód. To jest problem podstawowy. Co jest nie tak z tym? No, czy ja mogę jakkolwiek coś z tym zrobić? Czy ja mogę... Nie no, jak najadę na tego, to nie jestem w stanie nic zrobić. Czemu to w ogóle jest takie płaskie teraz? O co tu chodzi? Gro, proszę cię. Odłóż to. Okej. Nie chcę komuś pod posesją zostawiać tych rzeczy. No dobra, coś tu się dzieje, coś. Czy ten duży mebel też zmieszczę na auto? Chyba nie. Albo jednak tak. Dobra, jedziemy z tym. Go, tu jest jeszcze telewizor, ale po niego przyjadę zaraz. Jedziemy! O kurde, o! Dobra, bliżej jak dalej. Dobra, jak tu podszedłem i kliknąłem, to okazuje się, że mogę zrobić to tak. To zdecydowanie ułatwia robotę. Szczególnie, że samo się to układa. Wydaje mi się, że rzeczywiście tak jest troszeczkę wygodniej, ale może jestem w błędzie. Jakby jeszcze muszę pozbierać tam rzeczy, które są na zakręcie. Ale to no, kolejna jakaś tam rzecz, nie? Jakby przynajmniej może na nim się cokolwiek zwróci, bo wydaliśmy dużo pieniędzy. Nie ma miejsca, no to jedziemy dalej. W sensie muszę ominąć tylko telewizor, żeby go nie przejechać. Spokojnie, zaraz po niego wrócę. Czy paczki też mogą się wywalić? Chyba nie. Dobra, jedziemy, proszę bardzo. No i w ten sposób pięknie. Co prawda, oj. Co prawda do rana to robię, ale to nie jest ważne. To nie jest ważne. Gra miejscami ma naprawdę drewniane mechaniki, a miejscami naprawdę zaskakuje. Także mamy sporo rzeczy, moi drodzy. Wejście do samochodu, otwórz magazyn. A. Hehe. Dobra, czyli teraz wyciągam wszystko. Nice. Kozacko. Także wyciągam wszystko i jadę po resztę rzeczy. Dobra, dojechałem na miejsce. Mamy wszystkie możliwe fanty. Teraz tylko trzeba to wnieść do domu, poukładać i jakkolwiek sensownie to ustawić. Więc no, miejmy nadzieję, że pójdzie to w miarę łatwo. Szczerze mówiąc, nie wiem jaka tu wartość. Liczę, że przynajmniej z te 7,5 tysiąca będzie, żeby to się jakkolwiek opłacało. Jak to w ogóle wygląda? Nie ma z kontrolem jakiegoś takiego obracania czy coś? To jest dziwne trochę. Wydaje mi się, że to łóżko ogólnie jest za duże na ten pokój, ale to już jest kolejna kwestia. Mogę być w dużym błędzie, ale mogę też być mieć dużo racji. Czy to jest jakaś szafka? Co to jest? Czy to jest szafa? Nie, to jest na odwrót. To jest jakiś do kuchni chyba. Dajmy to tutaj. Tylko, że oczywiście trzeba to obrócić w jakikolwiek sposób sensowny. Pyk. Budowa. Budowa. Gro, dziękuję. Mamy prawie 2000, okej. Okay. Wstawimy stół, wstawimy inne rzeczy, myślę, że już będzie łatwiej. Jak to teraz zrobić? To tam zrobimy sobie, może tu powinniśmy zrobić stół, a tu salon. Dobra, to jest sensowniejsze miejsce. Na początku tego jakoś nie przemyślałem. Wybitnie, nie ukrywam. Muszę też patrzeć jakoś, jak to tutaj wygląda względem gry. Oczywiście źle. Źle wygląda względem gry. Może tak. Teraz jest zdecydowanie lepiej, proszę bardzo. Jeszcze tylko kilka rzeczy i będzie naprawdę spoczko. Tylko no, muszę ogarnąć jeszcze, w którą stronę idą dane rzeczy, bo czasami naprawdę ciężko ogarnąć. A czasami się to dziwnie przykleja. A czasami nie chce się w ogóle przykleić. O, już powoli kończymy, przebiliśmy tam powiedzmy 3000, od 2,5 do 3. Na dole również mamy tą wartość, 19,20. Ciekaw jestem, czy powyżej tego się coś tutaj zwiększy, zmniejszy. Nie, mam po prostu, że jest 20 na 20, czyli jakby założenie spełniliśmy, czy cokolwiek takiego. Jakby dziwne będzie, bo jakby ja rozumiem, że my robimy taki jakby podnajem, bo te 7000, no nie kupiliśmy tego domu, tak, tylko go wynajęliśmy. Czyli mam rozumieć, że wynajęliśmy go za 7000, a teraz musimy go, w sensie, a teraz go wynajmujemy za 3. To byłoby dziwne, to byśmy byli stratni tak naprawdę z każdym możliwym tygodniem. I to byłoby bardzo, bardzo dziwne, no ale zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Mamy jeszcze kilka mebelków tutaj na pace, więc możemy je
wyjąć. Zobaczymy, czy to cokolwiek zmieni. Myślę, że to już jakoś wybitnie wartości nie jest w stanie tutaj zmienić, ale zobaczymy. Może rzeczywiście jeszcze będzie. Odkładamy. Nie przeszkadzajcie sobie jakby... A, nie przeszkadzacie sobie. No dobra, to... Jakby mi to bardzo pasuje. Niech będzie w takim razie. Tu możemy jeszcze dać szafeczkę. Nigdy nie wiem, w którą stronę. Powiedzmy, że w tą. Jest okej. Nie jest to najlepiej wyposażony dom. Nie jest to najgorzej wyposażony dom również. To możemy... Ta kuchenka jest taka strasznie mała, tak? W porównaniu do tych szafek. Okej, to... Ciekawie, myślałem, że się to będzie trochę lepiej snapowało względem tego, ale niech będzie. Także damy sobie tu lampę. Co prawda cienie i światła działają naprawdę dobrze, powiem wam. Tego, akurat jeśli chodzi o to, jestem pod sporym wrażeniem. Nie wiem czemu tutaj co prawda ten stolik jest taki wysoki i tak dalej, ale to też już jakby inna kwestia. Mamy tu jakieś inne małe szafki, jak wchodzimy jakieś, nie wiem, szafki na buty czy cokolwiek. O, widzicie, czasami to się tak dziwnie snapuje. Czasami dziwnie, a czasami dobrze. Ciężko czasami stwierdzić, co jest spoko, co nie jest spoko. O, to jest druga jakaś taka mała szafeczka, niech sobie będzie. Mamy jeszcze telewizor i taki podnóżek do tego. Jak się wchodzi i się buciki zakłada. Dobra, ostatnia rzecz. Sporo roboty, muszę przyznać, jeśli chodzi o to. Jeszcze w ogóle wydaje mi się, że kupowałem kanapę taką potrójną. To jest w złą stronę. Wydaje mi się, że zakładałem, że jeszcze taką potrójną kanapę brałem. Ale mogę być w błędzie. No chyba nie ma, mamy zero. No dobra, no to teraz tak. Musimy, zakładam, zrobić zdjęcia. Więc zróbmy zdjęcia tego wszystkiego. Tablet. Kamera. Zrobimy zdjęcie tej posesji. Tak. Jedno. Aha, muszę wyjść z tego? Muszę całkowicie z tego wyjść. Okej. Okay. Dobra, mamy wszędzie drzwi pootwierane, te zamkniemy, nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Tablet, kamera. Zrobimy sobie zdjęcie sypialni. Tutaj. Zrobimy sobie wejścia. Salonu. Kuchni. I jadalni. Dobra, i to jest w sumie wszystko, co mamy. To jest wszystko, co nas interesuje. Mamy jeszcze... jedno zdjęcie, które jest nie pod... Aha, one są w ogóle wszystkie takie ciemne, bo jest noc. No raczej powinniśmy w teorii wszystkie robić z flashem. Dobrze wiedzieć w tym momencie. Dobra, to jeszcze raz. Tablet. Kamera. Lampa błyskowa. Jest git. Cyk, raz. Dwa. Trzy. Tu robiliśmy 4. To jest speedrun. 5. 6. I to jest 7. Dobra, i wystarczy. I wyłączamy. Nie to. No i teraz jest lepiej. Dobra, i teraz moje pytanie. Informacje o domu. Liczba dni pozostałych do dostarczenia domu do właściciela. 31 dni. Okej, okay, czyli wynajęliśmy na 31 dni, to możemy za jeden dzień tyle mamy płacić, wtedy to miałoby sens. No dobra, internet, zdjęcie, wybierz zdjęcie. Trochę ciemne, ale niech będzie. Możemy więcej zdjęć dorzucić, dobra, bardzo chętnie. A, to tyle, to możemy dać łóżko i damy salon. Tani, drogi, na sprzedaż do wynajęcia, wprowadź cenę. 3000, to tak pomiędzy. A jak dam 7 tysięcy? To jest, że drogi, drogi. No dobra, to zróbmy 3,5. Dobra, to zróbmy 3, żeby nie był za drogi. Koszt. Metry, coś tam. No dobra, wyślij do zgłoszenia. A nie, to jest, że dodaj ogłoszenie. Ogłoszenie aktywne. W sensie mam teraz czekać? Czy ktoś się zgłosi? No dobra, to jedziemy do domu, tak? W sensie mi się wydaje, że... A tu jest to, że mogę kupować te działki i budować domy. O, ciekawe. Ja chyba mam tutaj dom w lewo. Tak mi się wydaje jakoś. Że... A. Nie mam tu domu, musimy zawrócić. Wracamy do domu. Dobra, po ciężkim dniu parkujemy naszą furę. Na szybko wysiadamy, idziemy do domu. Nie, jeszcze, przepraszam. Jeszcze wchodzimy sobie... Gdzie był nasz ekwipunek? Tu był. Po całym dniu zjadamy jakieś stare frytki, chipsy i pączka.
popijamy to kolą, której... O. Kolą i nice. Miałem problemy żołądkowe i dosłownie zesrałem się w łóżku w gacie. Gdzie żona na górze? Właśnie to. Polowanie już wkrótce. Aha, nie mogę sprzedać? Żona nas opuściła? Wow, mam tylko prysznic w domu. Wow, ale zmywasz. Rozmowa, kochanie, co ty robisz? Patrzę na ciebie, jesteś taka piękna. Zmywam naczynia, nie każ mi być zajęta. Zostały ci jeszcze jakieś pieniądze, potrzebuję pieniędzy. Znowu mam $500. Zmieniłem zdanie, oszczędzaj pieniądze. Po raz pierwszy rozmawiaj z żoną, po całym dniu XD. Z żoną pierwszy raz, ciekawe od... No. Czekam na ciebie, kiedy skończysz. Muszę poznać naczynia, czego chcesz. Dobra, idę spać. Przyjdź do łóżka, jak skończysz. Elo. Idziemy. Ty. Pusty ten dom strasznie. Dobra, idziemy spać. Dobranoc. Ale krzywy mamy ten dach. Jezus. Dobra, mija czas i wstajemy o 9 prawie. Kurde. Żony nie ma. Budzimy. Stracone pieniądze, zarobione pieniądze, wartość podatku 15 tysięcy. Podatku 2 tysiące, co? Dobra, jak nasz tablet? Informacje o domu, niewynajęty. To średnio. Ogłoszenie aktywne. Mam rozumieć, że średnio ludzie są zainteresowani? W sensie muszę zmniejszyć? Rynek kryptowalut, Lideka, Topela. Informacja o domu, w sensie to mam, nie wiem, co mam zmniejszyć cenę na przykład na 2,5. Mogę? Usuń ogłoszenie. O, teraz przyszłaś, nice. Wyślij ogłoszenie. Poczta, nie ma nic. To ciekawie. Ty pracujesz tu. Ty nie możesz nam wygenerować trochę pieniędzy? Mam pracę do wykonania. Co robisz? Za chwilę, czego chcesz? Nie... Zarobiłaś te pieniądze, możesz mi je dać? Już ty siaka masz! Jak zarabiasz te pieniądze? Nieważne, dziękuję. Ona siedzi w domu, zarabia tysiaka, a ja poszedłem, wywaliłem tyle pieniędzy i nie mam z tego nic w sumie. Aha. To brzmi ciekawie, szczerze mówiąc. Dobra, czy jestem w stanie na... Nie no, nie mam poczty żadnej. Mogę na rynek kryptowalut patrzeć. Liczba portfeli 2. Czy ja mogę coś sprzedać? A ja miałem jakieś krypto! Możemy kupować też bitcoiny. I sprzedawać je. No dobra, ale jakby nikt do mnie nie pisze o ten dom. To jest coś, co muszę zrobić. Zróbmy 2000. Będzie tani. Będzie giga tani. Ludzie powinni walić drzwiami i oknami. 1 hour later. A, oni tu przychodzą. Oni tu przychodzą na najem. Dobra. To dlatego nikogo nie mogłem znaleźć, bo oni nie piszą do mnie na maila, tylko oni przychodzą tutaj. Dobra, czyli teraz tak. Informacje o domu. Nie, to nie wynajęty. To jest internet. To ogłoszenie aktywne. Usuń ogłoszenie. Wprowadzimy sobie 3500. Nie, to miało być 3000 i wyślij ogłoszenie. I pyk. Dobra, i czekamy, aż ktoś przyjdzie, tak? Jak było 2000, to od razu wszyscy przychodzili. Papierkowe. Jezus, ja tu mam jakieś śmieci w ogóle. Papiery muszę jakoś... 5 punktów umiejętności dostałem za to, że posegregowałem śmieci. Metalowe, szklane. Nice. Przychodzą i nam zostawiają butelki. O, wynajmowanie domu. Reklamuj domy na tablecie. Zbieraj czynsze codziennie, rozmawiaj z klientami. A, codziennie! No teraz to ma sens. Rozmawiaj z klientami, którzy przychodzą do miniatury i wynajmują domy. Okej. Okay. Siema. Cześć kolego, co słychać? Miło cię widzieć, co mogę dla ciebie zrobić? Chcę wynająć dom w reklamie na 7 dni. Dom w reklamie, on się tak nazywa. 3000 dziennie, trochę wysoka kwota. Chyba mogę to zakresić, będzie... Mogę zrobić małą zniżkę wreszcie. 2800, już widzę, że za tobą kolejna osoba się pojawiła. Nie mogę tego zaakceptować. No to do widzenia, ale tu już jakaś pani miła. Proszę bardzo, hej, spójrz na mnie. Witam, w czym mogę pomóc? Chcę wynająć dom w ogłoszeniu na 24 dni. Nice! To jest takie tanie, daj mi szybko klucze. Ona przyszła i na... Pstryk! Na cały miesiąc prawie. Dobra, elo. To dziękuję. Księgowy. Twoje podatki zostaną zmniejszone o tę kwotę, 5%, wynagrodzenie 100 zł dziennie. To jest dobre, podatki. Ja płacę jakieś podatki w ogóle? Podatku 2000, co? Czemu to biurko jest takie wielkie? Gazeta. Muszę mieć talent, żeby czytać gazetę. A w komputerze co mamy? Wszystko to samo, co na tablecie, to po co mam w ogóle korzystać z czegokolwiek? Wynajęty. Nice, pozostały czas do końca umowy najmu 24. Ej, nice! To w chwili obecnej
Jeśli idzie nam tak dobrze, to ja bym wziął, poszedł w, przepraszam, nie tu, umiejętności i że możemy kupować ziemię pod budowę. Nie, możemy otrzymać pożyczkę z banku. O, to byłoby dobre. To teraz tylko musimy pójść do banku i zobaczyć, czy, chwila, czy jestem w stanie w ogóle z tabletu to zrobić? Internet, poczta, rynek kryptowalut, zdjęcia, nie. Tablet, kamera, lidery, informacje o domu, nie, jakby to chyba, nie, to nie daje nam informacji żadnej. No dobra, czyli w teorii muszę iść do banku, no dobra, czas, chyba się tam przejdę, nie mam pojęcia, chyba się przejadę. Chociaż może tu będę w stanie. Kredyty, kredyt, pierwszy kredyt, drugi kredyt, trzeci, 45 tysięcy. A, czyli mogę wziąć pierwszy na 11 tysięcy, żeby móc ogarnąć kolejny dom. No dobra, to jest jakaś opcja, szczerze mówiąc. Mogę też płatności. Twoje raty się skończyły, prawie się twoja zdolność kredytowa. Nice. Także moi drodzy, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie więcej tej gry, to dajcie znać w tych komentarzach, bo wydaje się być całkiem ciekawa. Szczególnie jak będziemy mogli sobie skipować dni, gdzie będziemy mogli tak naprawdę cały czas zarabiać na tym najmie. Bo obecnie wydaliśmy, mieliśmy chyba 40 tysięcy. No to powiedzmy, że wydaliśmy trochę ponad 20 tysięcy, które zwróci nam się teraz w 5-6-7 dni jakoś. O, i jeszcze na meble wszystkie, więc całkiem fajnie. A póki co, dziękuję serdecznie, trzymajcie się, no i cześć!